Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić do bloku czwartego już dzisiaj, ponieważ rozpoczęliśmy przed południem, bloku czwartego pod tytułem Życie społeczno-polityczne. I tym samym chciałbym powitać naszych specjalnych gości, czyli profesora Andrzeja Cola, prawnika, sędziego i byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz pana Jacka Żaleka, polityka i samorządowca, posła na Sejm 4, 7 i 8 kadencji. Prowadzącym ten blok będzie pan Błażej Strzelczyk, dziennikarz działu Wiara i redaktor wydania internetowego tygodnika powszechnego, autor bloga Follow Jezus. Szanowni Państwo, zapraszam profesora Andrzeja Cola o zabranie głosu. Tekst, który przeczytam, to są fragmenty orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na jubileusz w więzieniach. Tekst z 2000 roku. Jubileusz nie ma pozostawić wszystkiego w dotychczasowym stanie. W Starym Testamencie rok jubileuszowy przywracał równość między wszystkimi synami Izraela, otwierając nowe możliwości rodzinom zubożałym, które utraciły swe posiadłości, a nawet osobistą wolność. List apostolski, tercio millenio, adwedmiento. Perspektywa, jaką jubileusz otwiera przed każdym człowiekiem, jest więc okazją nie do stracenia. Należy wykorzystać rok święty, by zadbać o naprawienie ewentualnych niesprawiedliwości, usunąć pewne nadużycia, ocalić to, co w przeciwnym wypadku zostałoby utracone. A skoro ma to zastosowanie w życiu każdego człowieka, w którym zawsze można coś udoskonalić, to tym bardziej odnosi się to do sytuacji pozbawienia wolności, gdzie pojawiają się problemy szczególnie delikatne. Jubileusz skłania nas jednak nie tylko do podjęcia działań w celu naprawienia niesprawiedliwych sytuacji, ma także wymowę pozytywną. Skoro Boże miłosierdzie, przyjmując coraz to nowe formy, otwiera nowe możliwości wzrastania w dobru, to obchodzić jubileusz znaczy starać się o tworzenie nowych sposobów naprawy każdej sytuacji osobistej i społecznej, nawet pozornie beznadziejnej. Wszystko to staje się szczególnie oczywiste w realiach więziennych. Zaniechanie działań na rzecz poprawy sytuacji więźniów byłoby równoznaczne ze sprowadzeniem kary więzienia do zwykłej formy społecznego odwetu, budzącej w nich jedynie nienawiść. Wielki jubileusz roku 2000 kontynuuje tradycję lat jubileuszowych. Obchody każdego roku świętego były zawsze dla Kościoła i świata sposobnością, by uczynić coś konkretnego na rzecz sprawiedliwości, kierując się Ewangelią. W ten sposób stawały się dla społeczności bodźcem do przyjrzenia się sprawiedliwości ludzkiej w świetle sprawiedliwości Bożej. Tylko w drodze obiektywnej oceny funkcjonowania instytucji karnych, jasnego określenia celów, jakie stawia sobie społeczeństwo w walce z przestępczością i rzeczowej analizy środków wykorzystywanych do osiągnięcia tych celów, można było do tej pory i będzie można również teraz wskazać kierunki niezbędnych reform. Rzecz nie w tym, by bez głębszego namysłu lub jedynie na pokaz podjąć decyzję o amnestii, które pozostaną gestem czysto formalnym, tak że później po zakończeniu jubileuszu wszystko wróci do dawnego stanu. Należy natomiast podjąć takie inicjatywy, które mogą stać się podłożem
autentycznej odnowy zarówno w sferze mentalności, jak instytucji. Z uwagi na to państwa i rządy, które dokonują lub zamierzają dokonać reformy systemu więziennictwa, by przystosować go lepiej do wymogów, jakie stawia godność człowieka, zasługują na poparcie w dalszej realizacji tak ważnego przedsięwzięcia, które winno prowadzić także do szerszego stosowania kar innych niż pozbawienie wolności. Aby stworzyć bardziej ludzkie warunki życia w więzieniu, należy koniecznie podjąć konkretne inicjatywy, które pozwolą więźniom, na ile to możliwe, wykonywać jakąś pracę i dzięki temu wyrwą ich ze stanu upokarzającej bezczynności. Będzie można w ten sposób objąć ich programami kształcenia, które ułatwią im podjęcie pracy po odbyciu kary. Nie należy też lekceważyć opieki psychologicznej, która może pomóc w rozwiązywaniu problemów osobowościowych. Więzienie nie może być środowiskiem antywychowawczym, uczącym bezczynności czy wręcz wpajającym złe skłonności, lecz przeciwnie, miejscem poprawy życia. Z pewnością dopomoże w tym więźniom możliwość pogłębienia kontaktu z Bogiem, jak również udział w programach solidarności, akcjach charytatywnych. Przyczyni się to do przyspieszenia procesu ich resocjalizacji, a jednocześnie doprowadzi do poprawy warunków życia w środowisku więziennym. W kontekście tych propozycji wychodzących w przyszłość i w ciągłości z tradycją ustanowioną przez moich poprzedników z okazji lat jubileuszowych, zwracam się z ufnością do rządzących państwami z prośbą o okazanie łaski wszystkim więźniom. Skrócenie kary, nawet nieznaczne, byłoby dla nich wyraźną oznaką zrozumienia ich sytuacji, gestem, który wzbudziłby pozytywny odzew w ich sercach, zachęcając do skruchy za wyrządzone zło i skłaniając do osobistej poprawy. Przyjęcie tego postulatu przez rządzących pozwoliłoby więźniom patrzeć w przyszłość z nową nadzieją, a zarazem w świecie wchodzącym w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa byłoby wymownym znakiem stopniowego umacniania się sprawiedliwości, bardziej autentycznej, bo otwartej na wyzwalającą moc miłości. Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara. Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego swoim światłem i wszystkim ześle pełnię łask niebieskich. Wszystkich więźniów na całym świecie zapewniam o mojej duchowej bliskości i wszystkich ogarniam serdecznym uściskiem jako braci i siostry w człowieczeństwie. Dziękuję bardzo. Chciałbym równocześnie zaprosić tutaj teraz pana Jacka Żaleka. Przeczytam fragmenty przemówienia Ojca Świętego ze Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z 2004 roku. Nikt nie może zaprzeczyć, że większość ludzi z całego serca pragnie pokoju. To właśnie żarliwe pragnienie każe poszukiwać wszelkich dróg prowadzących do lepszej przyszłości dla wszystkich. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że zło, jakim jest wojna, trzeba zwalczać u podstaw, ponieważ pokój nie oznacza wyłącznie braku konfliktów, ale jest procesem dynamicznym, wymagającym czynnego i długofalowego wspomagania, angażującym wszystkie środowiska społeczne, od rodziny przez szkołę, po różne instytucje i organizacje krajowe i międzynarodowe. Razem można i należy tworzyć kulturę pokoju.
zdolną zapobiegać konfliktom zbrojnym i wszelkim formom przemocy. Dlatego trzeba popierać gesty i konkretne działania sprzyjające przebaczeniu i pojednaniu. Przezwyciężać spory i podziały, które w przeciwnym razie będą się przedłużać, oddalając perspektywę rozwiązania. Należy również wyraźnie powiedzieć, że bez sprawiedliwości i bez poszanowania praw ludzkich prawdziwy pokój nie jest możliwy. Istnieje bowiem ścisły związek między sprawiedliwością a pokojem, na co zwraca uwagę już prorok w Starym Testamencie. Opus justit pax, dziełem sprawiedliwości będzie pokój. Tworzyć konkretne warunki sprzyjające pokojowi znaczy, w odniesieniu do migrantów i uchodźców, poważnie zadbać o zabezpieczenie przede wszystkim prawa do nieemigrowania, to znaczy do godnego życia w pokoju we własnej ojczyźnie. Istnieje, rzecz jasna, także prawo do emigracji. U podstaw tego prawa, jak przypomina błogosławiony Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra, leży zasada powszechnego przeznaczenia dóbr tego świata. Jest oczywiście zadaniem rządów regulowanie procesów migracyjnych w duchu pełnego poszanowania godności osób i potrzeb ich rodzin, a także w świetle wymogów społeczeństw, które przyjmują imigrantów. Niech nikt nie pozostaje obojętny na warunki, w jakich żyją rzesze imigrantów. Ludzie ci zdani są na łaskę wydarzeń, często mają za sobą dramatyczne doświadczenia. Nie można zarazem przemilczeć haniebnych praktyk tych, którzy bez skrupułów wyzyskują migrantów, porzucając na pełnym morzu, na łodziach lub statkach, nie dających gwarancji bezpieczeństwa, ludzi desperacko poszukujących pełniejszej przyszłości. Kto znajduje się w tak krytycznej sytuacji, potrzebuje pilnej i konkretnej pomocy. Mimo problemów, o których tu wspomniałem, świat migrantów może wnieść cenny wkład w procesy umacniania pokoju. Migracje mogą bowiem ułatwić kontakt i porozumienie nie tylko między osobami i społecznościami, ale między cywilizacjami. Jak napisałem w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2001 roku, ten wzbogacający dialog międzynarodowy to nieodzowny sposób budowania świata wewnętrznie pojednanego. Staje się to możliwe, gdy imigranci są traktowani z szacunkiem, jakiego wymaga godność każdego człowieka, kiedy wspomaga się wszystkimi środkami kulturę godności i pokoju, w której potrafi się pogodzić zachowanie odmienności z dążeniem do dialogu, nie ulegając pokusie indyferentyzmu, gdy w grę wchodzą wartości. Taka postawa otwartości i solidarności staje się propozycją i warunkiem pokoju. Jeśli stwarza się warunki sprzyjające stopniowej integracji wszystkich migrantów, respektując zarazem ich tożsamość i jednocześnie chroniąc kulturowe dziedzictwo społeczności, które ich przyjmują, zmniejsza się niebezpieczeństwo, że imigranci będą skupiać się we własnym środowisku, tworząc prawdziwe getta, aby izolować się od otoczenia, co może czasem budzić w nich pragnienie stworzenia podboju terytorium. Kiedy różne kultury spotykają się i integrują, możliwe stają się współistnienie odmienności. Pozwala to odkryć wartości wspólne wszystkim kulturom, zdolne jednoczyć, a nie dzielić. Wartości zakorzenione w tej samej ludzkiej glebie. Dzięki temu łatwiej jest rozwijać owocny dialog,
aby tworzyć klimat wzajemnej tolerancji, nacechowanej realizmem i poszanowaniem dla specyfiki każdego. W takich warunkach zjawisko migracji pomaga kultywować marzenie o pokojowej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Tak mówi sam Chrystus. W przypadku chrześcijan dążenie do braterskiej komunii między ludźmi ma swoje źródło i wzorzec w Bogu z natury jednym w trzech osobach. Pragnę z całego serca, aby każda wspólnota Kościoła złożona z migrantów i uchodźców oraz tych, którzy ich przyjmują, niestrudzenie starała się budować pokój, czerpiąc natchnienie ze źródeł łaski. Niech nikt nie godzi się na niesprawiedliwość, ani nie zniechęca wobec trudności i przeszkód. Jeśli wielu ludzi podziela marzenie o świecie, w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest wkład migrantów i uchodźców, ludzkość może coraz bardziej stawiać się rodziną wszystkich, a nasza Ziemia prawdziwym wspólnym domem. I do moderowania dyskusji zapraszam pana Błażeja Strzelczyka. Jest bardziej niż... Zapraszam tutaj na środek. Dla większości z nas jest bardziej niż oczywiste, że nie moglibyśmy się tutaj znaleźć, gdyby nie ojciec Maciej Zięba i Alfred Wagner, którym serdecznie dziękuję. Ojciec Maciej jako prezes Instytutu i wiceprezes Alfred. Profesorze, wody? Nie, dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję też za przeczytanie przez panów fragmentów wypowiedzi papieża Jana Pawła II. I chciałbym na samym początku poprosić o rodzaj recepcji tego, co przeczytali panowie i rodzaj analizy tez, które zostały przez papieża wygłoszone i również teraz przez panów powtórzone. Profesorze, mam wrażenie, że jedno z takich fundamentalnych zdań tego, co pan przeczytał, jest ten wątek o, jakby prośba papieża o to, żeby rządzący zelżeli lekko jakby kar więźniom. Czy nie ma profesora wrażenia, że to jest, i to będzie prowokacyjne rzecz jasna pytanie, rodzaj wręcz pacyfizmu w wykonaniu papieża Jana Pawła II? Akurat dotknął pan fragmentu tego listu, który nie tego orędzia, które mnie najmniej przemawia do mnie, dlatego że widzę tu też pewną wewnętrzną sprzeczność. Mianowicie wcześniej papież wyraźnie powiedział, że nie chodzi tutaj o jakiś pusty gest w postaci amnestii, który by po minięciu jubileuszu już właściwie nie odgrywał żadnej roli. To wezwanie przywódców świata do złagodzenia kar jest, było tutaj jakimś, bym powiedział, nie do końca spójne z tym początkowym wezwaniem. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest list adresowany do całego świata. Warunki więzienia, warunki i długotrwałość przebywania więzienia w różnych częściach świata jest nieporównywalna z tym, co mamy w Europie. Czyli możemy na to patrzeć tylko pod kątem widzenia tej polityki karnej, która jednak charakteryzuje się pewnymi cechami cywilizacji europejskiej opartej na chrześcijaństwie, oparty przede wszystkim na uznawaniu godności człowieka w każdych warunkach, prawda, jako wartości przyrodzonej i niezbywalnej, więc tu na to trzeba zwrócić uwagę. Bo mam wrażenie, że w obu tych wystąpieniach jednym z kluczowych słów byłoby słowo wykluczenie. I myślę, że ono jest jakby dość fundamentalne. Panie pośle, który fragment z przeczytanego przez pana posła wystąpienia papieża najbardziej utkwił jakby w pana głowie i został jakby po tej lekturze?
Znaczy, trudno mówić o fragmentach, dlatego że tutaj są mocne sformułowania, których nie można w oderwaniu interpretować. Bo każde z nich, jeżeli tak będziemy wyjmować, to nie ma sensu. I tak jak słusznie pan profesor zauważył, ten list czy te słowa były adresowane do całego świata i my interpretujemy z perspektywy swoich doświadczeń, a rzeczywistość tych państw, gdzie często właśnie chociażby polityka karna, ja tylko nawiązuję dygresją do wypowiedzi pana profesora, często jest wyrazem uprawiania polityki, eliminowania swoich przeciwników albo bezradności rządzących, które w ten sposób eliminują różne problemy społeczne. I wtedy taki gest może mieć ogromne znaczenie, bo on nie jest tylko kwestią tego, jak traktujemy tych, którzy są więźniami, ale w ogóle w stosunku do różnych procesów społecznych. I dlatego te słowa uważam, że są bardzo ważne. I tak samo kwestia uchodźców, migracji, ona ma ogromne znaczenie, w jakim kontekście o tym rozmawiamy. Dzisiaj ma nieco inne. Moim zdaniem nic nie traci to wystąpienie na Dzień Migranta i Uchodźcy z 2004 roku, czyli ponad 10 lat temu. Dlatego, że tutaj po pierwsze jest mowa o poszanowaniu przede wszystkim, i to na to warto zwrócić uwagę tym, którzy nas słuchają, tak? Czyli polskiej opinii publicznej, że my że od rządzących, do których apeluje Ojciec Święty, do rządzących należy wytyczenie tych reguł przyjmowania imigrantów. Czyli rządzący nie są zwolnieni i nie mogą bezmyślnie na zasadzie po prostu takiej otwartości, która pozbawia praw tych, którzy tutaj, praw, które często są prawami, bo tutaj to prawo pozytywne, ono nie jest zagrożone, ale chociażby tych norm społecznych. Tego, że niestety w wyniku odrębności, bardzo silnej odrębności kulturowej, tworzą się diaspory, ewentualnie to, o czym Ojciec Święty mówi wprost. Ta pokusa podbicia, to są słowa 10 lat temu wypowiedziane, ale dzisiaj mają szczególne znaczenie w obliczu tego agresywnego zachowania radykalnych środowisk islamskich. Także można powiedzieć, że są to trochę słowa prorocze, które oczywiście uwrażliwiają nas na potrzeby tych, którym dzieje się ogromna krzywda. Tych, którzy chcą wynieść życie swoich rodzin z tych terenów, gdzie no niestety często padają ofiarami brutalnej walki. Tylko w kontekście dzisiejszym, kończąc i trochę prowokując, wydaje mi się, że my powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że dzisiaj problem imigrantów dotyczy środowisk tych, które mają szansę wyjechać z objętych wojną, szczególnie w Syrii, tych mieszkańców pochodzenia muzułmańskiego. Niestety chrześcijanie nie mogą stamtąd wyjeżdżać, bo oni żyją w gettach i muszą być po pierwsze chronieni, bo gdyby znaleźli się poza tymi gettami, poza tymi ośrodkami dla uchodźców, zginęliby po prostu. I my nic nie robimy, żeby im pomóc. I to jest przerażające, że jesteśmy tak obojętni wobec tej krzywdy. Jedna uwaga do pana poszła, bo jakby papież to sam zresztą zauważa, że te getta tworzą się wówczas, gdy, i ten wcześniejszy akapit jasno sugeruje, że nasze zachowanie, znaczy tych, którzy przyjmują uchodźców, jest takim elementem, który bardzo łatwo sprawia, że oni wchodzą w te getta. Znaczy im mniej odizolowujemy ich od siebie, odizolowujemy uchodźców czy imigrantów od społeczeństwa, do którego oni dotarli, tym łatwiej jest im się integrować i łatwiej jest im się asymilować. W związku z tym ta uwaga, że agresywni są islamiści czy agresywne są środowisko muzułmańskie, sprawia, że to jakby znaczy nie w tym kierunku powinniśmy chyba o tym myśleć. Jest coś ad vocem. Tak, chociaż ostatnie zdanie zmieniło troszeczkę sens tego pytania, bo ja mówiłem przede wszystkim o tych ośrodkach, które są na terenie Syrii, ewentualnie Turcji, Libanu, ale większość chrześcijan niestety się ukrywa jeszcze, po prostu żyją w obozach chronionych przez władze syryjskie, tak? I tam jeżeli wychylą nos, no to wiadomo, są tam po prostu chrześcijaństwo to jest wyrok śmierci.
A teraz pytanie. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest tak, że ci, którzy do nas przyjeżdżają, chcą w ogóle jakiegoś dialogu? Niestety, nie wszyscy chcą. To jest po części nasza wina. Po pierwsze dlatego, że bardzo nieodpowiedzialna polityka mocarstw tego świata doprowadziła do ostrego konfliktu. Konflikt w tym świecie islamskim miał troszeczkę, ma takie pokłosie tego, że trzeba utrzymywać te konflikty, bo tam są bardzo, bardzo silne. No i też nie wyrażają już w taki sposób, jak u nas. Być może szkoda, że my jesteśmy tak obojętni na sprawy religijne, że w ogóle nas to nie przejmuje. Tam jest znowu troszeczkę za daleko, bo te sprawy religijne powodują, że oni się po prostu niestety mordują w imię tej religii, tylko w imię tych odmienności. Ale mam wrażenie, że nas nie stać na to, żeby im cokolwiek zaproponować, bo jesteśmy całkowicie podporządkowani takiej takiej bezmyślnej konsumpcji. I oni nas w ogóle nie interesują. Oni mogą przyjechać, gdziekolwiek mieszkać. To nie ma znaczenia. My żyjemy w swoich lokalnych wspólnotach. Generalnie na zachodzie Europy jest już tak, że wielkie miasta są dla emigrantów, prowincja jest dla tych tubylców, że tak powiem. I oni żyją w ogóle niezainteresowani sobą. Absolutnie jedni, dopóki nie dojdzie do jakiegoś konfliktu społecznego, czego najlepszym przykładem ostatnio stała się Francja. Nie dlatego, że były tam te zamachy, tylko dlatego, że tam władza postanowiła kupować przychylność tych wykluczonej wspólnoty muzułmańskiej, kupując ich po prostu socjalem. I skończyło się na tym, że niestety okazało się, że to jest całkowicie nieskuteczna metoda, bo żadnych problemów społecznych nie rozwiązano, tylko okazało się, że po prostu roszczeniowa postawa, agresywna postawa jest tą postawą, wobec której władza ulega. No to dlaczego mamy z niej rezygnować? Przecież tam, jeżeli tam jak dochodzi do jakichkolwiek starć z policją, w sumie nie ma żadnych konsekwencji. I nie trzeba pracować. Można żyć dużo lepiej niż u siebie w państwie, z którego się pochodzi. No i w tej sytuacji widzą, że oni mają silną wiarę, oni mają jakąś tożsamość, a Europejczycy nic nie są w stanie im poza muzeami w kościołach zaproponować, no to czują się gospodarzami u siebie. Wypracowali taką metodę na zdobywanie środków, po prostu podpalić kilka samochodów i ewentualnie się pobawić rzucając kamienie. To rozzuchwaliło tych, którzy wyjechali do Syrii i wykorzystali te znowu z drugiej strony tłumienie jakichkolwiek aspiracji tych społeczeństw muzułmańskich u siebie w krajach. Tam niestety przez bardzo nieodpowiedzialną politykę zachodnich mocarstw, być może i Rosji, ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, doszło do tego, że te radykalne środowiska muzułmańskie zdobyły władzę. Przecież Teheran to nie były jeszcze 50 lat temu, to były miasta, w których kobiety nie były podporządkowane prawom wynikającym z szariatu. Dzisiaj niestety, z naszego punktu widzenia niestety, bo my cały czas odwołujemy się do kontekstu europejskiego. Te zasady się całkowicie zmieniły. Dlaczego? Dlatego, że tam po prostu Zachód chciał mieć większe wpływy na właśnie odkrywane złoża ropy naftowej. I zniszczono to, co tam było. Niszczono tą kulturę. Redukując ich aspiracje, tą zdolność budowania w oparciu o własne doświadczenia kulturowe. Zabierając im to, spowodowaliśmy, że oni nie przyjęli, nie zaadaptowali tego systemu, modelu demokracji, który im próbowaliśmy narzucić, tylko wrócili do swoich plemiennych zwyczajów. Profesorze, bo mamy jakby dwa poziomy. Jeden poziom to jest to zaangażowanie się społeczeństwa w ewentualną współpracę z ludźmi wykluczonymi i tu mamy z jednej strony rzeczywiście uchodźców, być może, którzy są również wykluczeni i więźniów, którzy potem wychodzą do społeczeństwa. Pan poseł zwrócił uwagę na szereg złych konsekwencji polityki socjalnej, to znaczy takiej polityki, która wspiera ludzi wykluczonych.
albo po więzieniach, albo uchodźców. W jaki sposób, profesorze, powinno państwo wpływać na asymilację ludzi wykluczonych, biorąc pod uwagę rzecz jasna uwagi pana posła? To jeżeli chodzi o problem więźniów, to jest jednak zupełnie inne zagadnienie, bo z tym się wiąże problem źródeł przestępczości i tego często wykluczenia nie ze względu na jakieś różnice etniczne czy kulturowe, ale wykluczenia socjalnego, wykluczenia związanego z warunkami życia, z bezrobociem. To są niewątpliwie jakieś podstawowe źródła przestępczości. Ja chciałbym jednak wrócić do tego orędzia papieskiego, dlatego że przeczytałem oczywiście fragment, orędzie jest znacznie bogatsze w treść, ale tutaj też w tym fragmencie były podkreślone takie elementy bezpośrednio związane z polityką karną, którą widzi papież jako politykę właściwą. I proszę zwrócić szczególną uwagę na jeden fragment, który był w tym tekście. Takie zwrócenie się do osób decydujących o ustawodawstwie, prawodawstwie, ażeby ograniczyć karę pozbawienia wolności. Traktować karę pozbawienia wolności jako ostateczność. Natomiast położyć nacisk na inne środki polityki karnej, które by nie wiązały się z pozbawieniem wolności. Papież świetnie rozumiał pewną sprzeczność, która występuje w pozbawieniu wolności, bo karzemy po to, żeby resocjalizować, żeby przywrócić człowieka, który jest na marginesie, który zbłądził, przywrócić społeczeństwu. Ale w jaki sposób to robimy? Zamykamy go. Zamykamy go w środowisku absolutnie antyspołecznym. W środowisku, które desocjalizuje, a nie resocjalizuje. I to papież świetnie rozumiał. Walczyć z przestępczością trzeba również poprzez stosowanie represji, ale represji, która właśnie nie ma izolować od społeczeństwa, tylko w tym społeczeństwie tego człowieka należy naprawiać przez oddziaływanie na niego przy warunkach społecznych. I proszę zwrócić uwagę, że to jest droga, którą przyjął polski ustawodawca. My mamy dramatyczną sytuację w więzieniach. Mało się o tym mówi i mówiło. Ale proszę państwa, jeszcze na początku tego roku mieliśmy w więzieniach ponad 80 tysięcy osób. Przy 3 metrach kwadratowych na osobę, to jest standard w Polsce, nie ma w Unii Europejskiej drugiego państwa, w którym taka przestrzeń byłaby przeznaczona dla więźnia. Francja, to jest druga skrajność, przeznacza na więźnia 11 metrów kwadratowych, my 3. Większość państw europejskich to są 4, 5, 6 metrów kwadratowych na więźnia. I teraz jeszcze państwa zaskoczę jednym, że kolejka w Polsce do więzień na początku tego roku wynosiła około 50 tysięcy osób. To znaczy osób, które miały prawomocny wyrok i nie miały gdzie odbyć kary pozbawienia wolności. To jest najbardziej demoralizujące, prawda? I w związku z tym chciałbym to podkreślić, że głosy, które mówią, że należy zaostrzyć politykę karną, są głosami nieodpowiedzialnymi absolutnie, dlatego że trzeba zmienić politykę karną. Trzeba właśnie stosować środki, które nie muszą być łagodne, mogą być dolegliwe, ale nie mogą polegać na zamykaniu ludzi. Nie mamy ich po prostu nawet gdzie zamykać. I obecnie obowiązujący kodeks, ponownie w tym roku, w zasadzie dużej reformie, właśnie kładzie bardzo silny nacisk na to, żeby to była
karą była praca społecznie użyteczna, żeby to były kontrolowana wolność, ale z dolegliwością właśnie w postaci wykonywania całego szeregu obowiązków służących i resocjalizacji, służących właśnie społeczeństwu i dania jakiegoś zadośćuczynienia społeczeństwu za wyrządzone zło. Myślę, że ten kierunek jest zgodny z tym, o czym mówił papież. A jak mamy postępować w stosunku do tych, co wyszli z więzień? No właśnie, jeżeli mamy człowieka, który długi czas był w więzieniu i wyszedł z więzienia, to właściwie on jest skazany na pomoc społeczną. To jest człowiek, który oduczył się pracy, który zerwał stosunki rodzinne, który jest człowiekiem bezdomnym i on jest skazany na pomoc społeczną. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli my będziemy szli w tym kierunku zamykania, to niszczymy ludzi, a nie ich stawiamy na nogi. Ktoś można wyczytać w tym tekście papieskim. Panie pośle, jako członek partii rządzącej, jakiś ad vocem wobec tez zgłoszonych przez profesora? Koalicji rządzącej. Ja jestem za zaostrzeniem tych kar, ale podzielam absolutnie zdanie pana profesora. One są całkowicie nieskuteczne. I tutaj wydaje mi się, że my popełniamy taki błąd, że liczymy, że instytucje, więzienie, służba więzienna, nie wiem, sąd rozwiąże za nas problem często społeczny. Dlaczego ci ludzie popełniają? Bo z reguły mówimy o takich przestępstwach pospolitych. Nie mówimy o mordercach, którzy wymagają izolacji, tylko mówimy o tych, którzy coś przywłaszczą, coś zniszczą i wsadzając ich do więzienia, gdzie znajdują środowisko ludzi, gdzie rządzących się tymi prawami no po tej czarnej stronie mocy, no niestety, oni tylko, ta ich słabość, oni wpadają w sieć tych, tych uzależnień, które są już instytucjonalnie podtrzymywane. Dlaczego? Dlatego, że resocjalizacja się nie sprawdza. Moim zdaniem największy problem więzień, w ogóle resocjalizacji jest taki, że ona się nie sprawdza, więc ja nie jestem specjalistą z prawa karnego, ale wydaje mi się, że tutaj w ogóle bym się zastanowił nad tym, czy tak powszechne stosowanie tych kar ograniczających wolność ma zastosowanie w sytuacji, kiedy historycznie zakładam, że chodziło o to, żeby wykluczyć, bo inaczej społeczeństwa takie bardziej pierwotne nie mogły sobie poradzić z tym, żeby identyfikować. Trzeba było przyłapanego natychmiast wykluczyć i trzymać go w tym więzieniu, no bo wtedy nie, jak go zidentyfikować, jak on już wyjedzie, prawda, i szukaj wiatru w polu, tak? No to te kary były drakońskie, ale one wynikały z tego, z pewnego upośledzenia środków. Dzisiaj te środki mamy. I albo chociażby to, że nie wiem, na proces się czeka w areszcie 3 lata, 4 lata, albo na proces się czeka, albo proces trwa 4 lata, a przewinienie jest rzędu, nie wiem, kradzież pudełka zapałek, bo to jest akurat kazus, którym się zajmowałem. Był taki przypadek. I proces trwał latami, chyba nawet skończył się wyrokiem. I oczywiście nie pomożemy. My w ten sposób nie pomagamy tym osobom. Mało tego, nakładamy gigantyczne obciążenia na społeczeństwo, bo utrzymanie takiego więźnia, to jest pan profesor pewnie nie poprawia, ale to jest w granicach 3-4 tysięcy złotych, to jest więcej niż przeznaczamy na utrzymanie dzieci w przedszkolu. Dziecka w przedszkolu, tak? To są... To pokazuje, że po prostu nas nie stać nawet na taką politykę. Tylko, że nie można... Utrzymanie więźnia kosztuje bardzo dużo, około 2500 zł. Tylko proszę nie myśleć, że więzień tyle przejada. Tyle kosztuje system więziennictwa. Jeżeli podzielimy te koszty pro capita, prawda, głowy więźnia. Więzień, stawka żywnościowa to jest około 5 zł dziennie. Proszę sobie wziąć to pod uwagę.
Ale jeszcze o jednej rzeczy, bo pan powiedział, że pan jest za zaostrzeniem odpowiedzialności karnej. Panie pośle, czy pan zdaje sobie sprawę, że Polska jest dzisiaj państwem, w którym poziom przestępczości jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej? Taka jest sytuacja w Polsce. Mamy w 2001 roku, mieliśmy 1400 zabójstw. W roku 2014 było ich 580. Tak spadła przestępczość kryminalna, szczególnie ta niebezpieczna kryminalna przeciwko życiu i zdrowiu, ale także przestępczość przeciwko mieniu. Wzrosły dwie kategorie przestępczości. Gospodarcza i wzrosły wypadki drogowe. Gospodarcza zresztą też trudno powiedzieć, czy to jest wzrost przestępczości, czy wzrost wykrywalności przestępstw gospodarczych. No to tego się nie da ustalić. Ale my mamy bardzo społeczeństwo, trzeba powiedzieć, które nie jest niebezpieczne. My nie mamy zagrożeń, dużych zagrożeń przestępczością. I w tych warunkach produkowanie tych właśnie osób, które są wykluczone później, skazane na pomoc społeczną. To jest absurdalna sytuacja. My musimy naprawdę zredukować ilość pozbawianych wolności. To oczywiście są tacy, którzy muszą siedzieć. To jest w ogóle nie ulega wątpliwości, prawda? Ale tam, gdzie to nie jest potrzebne, to starajmy się zlikwidować konflikt społeczny. Na przykład wprowadzamy to różne instrumenty prowadzące do naprawienia szkody, pojednania się z pokrzywdzonym, prawda, zadośćuczynienia krzywdzie tej osobie, której się tę krzywdę wyrządziło. To jest chyba bardziej skuteczna droga do także likwidowania tego zjawiska. Trochę inaczej rozumiemy zaostrzanie, bo przez zaostrzanie rozumiem to, że skutecznie egzekwujemy. Dzisiaj tego nie ma. To poczucie bezkarności. Ja się z panem w pełni zgadzam. Jeżeli pan rozumie przez to skuteczność ścigania, to z pewnością. A nie wsadzanie do więzień, które... Tak, to się w pełni zgadzam. Radośnie skończyliśmy pogodzeniem się dwóch prelegentów. Także, rozumiem, że już nie starczy nam czasu na zadanie pytania z sali. Jeżeli jest jakieś takie rzeczywiście bardzo ważne, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to kuluary jeszcze zostają na dopowiedzenie niektórych wątków. Czy są jakieś? Ale bardzo krótko. To króciutko chciałem jeszcze tylko zwieńczyć ten swój fragment, bo w więziennictwie było troszeczkę dłużej, żeby była równowaga. To ja pochodzę z... Mieszkam w zasadzie w regionie, który słynie z tego, że jest tam wiele kultur. Od katolików, starowierców, prawosławnych. Są też muzułmanie, którzy cały czas mieszkają tak, jak zostali przez królów tutaj zaproszeni do tego, żeby być współobywatelami Rzeczpospolitej. I to, co było istotne w moim zdaniem, to, że to zaproszenie wiązało się z przyjęciem pełnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności tak daleko posuniętej, czyli odpowiedzialności za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, że byli zobowiązani do oddawania swojego życia w imię obrony tego kraju. I rzeczywiście, kiedy Tatarzy, do których mogliśmy mieć zastrzeżenia, bo przecież baliśmy się ich, najeżdżali nas, palili, plądrowali. Kraków tego doświadczył wielokrotnie, Podlasie może troszkę mniej, bo było wtedy ubogie, ale było drewniane, więc płonęło całe. I proszę sobie wyobrazić, ta ludność dzisiaj, uważam, jest tak oddana sprawie polskiej, dlatego, że oni za tą Polskę ginęli. Ginęli. Czy państwo wiecie, że zapewne tak, że pojęcie ułan pochodzi właśnie od tej jazdy tatarskiej. W związku z tym w momencie ta integracja w ogóle ma sens, wtedy, kiedy są wspólne wartości. Europa dzisiaj niczego nie proponuje poza tym, żeby zrzucić się na socjal tym, którzy przyjeżdżają i ewentualnie wyrzuty sumienia złagodzić za to, co robiono poprzez nieodpowiedzialną politykę kolonialną i później bardzo nieodpowiedzialną politykę imperialną. Dziękuję. Tu się też zgadzam. A ja nie, ale już nie będę... Bardzo dziękuję, panie profesorze, panie pośle.
Give it up.